chcemy poprzez przegląd tutaj orkiestr pokazać nie tylko, że orkiestry mogą grać marsze, marsze pogrzebowe, pieśni, ale też utwory rozrywkowe. Mamy w repertuarze utwory muzyki filmowej, tradycyjne marsze, a także utwór Czerwony autobus, tutaj naszego, można powiedzieć, rodaka Władysława Szpilmana. Coraz więcej osób jest zainteresowaną muzyką właśnie na instrumentach dętych. I my też chcieliśmy, żeby ci muzycy mieli możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy sobą. Wydarzenia to nie jest tak naprawdę rywalizacja. Tutaj chcemy, żeby pokazać, jak wygląda muzyka na instrumentach dętych. Chcemy wszystkim pokazać, że jak może to ładnie brzmieć. Ja gram w orkiestrze około 30 lat. Głównie to, że trafiłam do orkiestry, tradycja górnicza w rodzinie. No i od małego wychowana byłam też w rodzinie górniczej i chciałam być górnikiem, ale wiadomo, że ja jestem dziewczyną, nie ma takiej możliwości. I zaczęłam od grania na instrumencie i przypadkowo trafiłam do naszej orkiestry w Czeladzi. Dyrygent wyhaczył mnie, dyrygent Józef Marczyński, i zaproponował nam granie, znaczy mi i koleżankom w tej orkiestrze. Na początku mnie zainteresowało granie na perkusji, więc poszłam do szkoły muzycznej. No i potem nasz sąsiad okazało się, że jest dyrygentem orkiestry dętej i nas zaprosił na próbę. No i potem był pierwszy koncert i od tamtej pory zacząłem grać w orkiestrze w zimie. Moim zdaniem jest to dobra okazja, żeby pokazać to, że orkiestry dęte dalej działają, grają ciekawy repertuar, nie tylko państwowe uroczystości ze standardowym państwowym czy takim uroczystym repertuarem, ale także gramy muzykę rozrywkową, muzykę jazzową. Bawimy się tym, co robimy i jest to jak najbardziej dobra okazja. A czy są przez społeczeństwo postrzegane tak czy inaczej? Jakby się zapytać każdego, każdy inaczej powie. Pojawiają się głosy po koncertach, przychodzą do nas ludzie i mówią, że świetnie, że gracie, cieszymy się, jeździmy, oglądamy orkiestry w różnych miejscu. Brawo. Tak, a są ludzie, którzy są obojętni na to. Ale naszym zadaniem jest właśnie to, żeby kultywować tę tradycję i wspierać kulturę polską.